Cześć, cześć. W dzisiejszej migawce pokażę Wam, jak przygotowujemy Dzień Zmarłych, jak się przygotowujemy do Dnia Zmarłych w Meksyku, tutaj w pracy. Już jest za mną przygotowany ołtarz i postaram się Wam coś powiedzieć o symbolice tego wszystkiego. Tam dziewczyny z tyłu jeszcze coś wycinają. To jest papel picado, to jest bardzo, bardzo typowe rękodzieło meksykańskie i jest używane tutaj w Meksyku do dekoracji na bardzo różne okazje, od ślubów, festynów i właśnie też podczas Dnia Zmarłych. Jak się przyjrzycie, to on się różni trochę tematycznie. Tutaj na Święto Zmarłych ma zazwyczaj katrinę albo jakieś właśnie czaszki, albo po prostu napisany Dzień Zmarłych. Oczywiście na inne okazje te wycinanki będą inne. A te papierowe kwiatki to są cempasúchil, czyli po polsku aksamitki. One mają bardzo ważne znaczenie, bo wskazują drogę zmarłym na ołtarz, który przygotowali im bliscy, żeby trafili, żeby się gdzieś nie zgubili po drodze. W jadalni trwają przygotowania i szykują ołtarz, więc nie będę im przeszkadzać, a tutaj Wam wyjaśnię, o co w ogóle chodzi. Nie są to żadne czary, ani żadna czarna magia. W Meksyku tak właśnie obchodzą Święto Zmarłych. Każdy w domu przygotowuje ołtarz dla swojej rodziny, dla swoich bliskich. Tutaj w pracy też jest taki zwyczaj i bardzo często też w centrach handlowych, czy gdzieś w różnych miejscach takich kulturalnych spotkacie właśnie ołtarze. Na tych ołtarzach kładzie się zdjęcia zmarłych, dla których jest dedykowany ten ołtarz, jedzenie, kwiaty cempasúchil, które to są te nasze śmierdziuchy, takie aksamitki, jedzenie, wodę, bardzo często też pojawiają się rzeczy, które akurat ci zmarli lubili bardzo, czyli jak ktoś palił, to się umieszcza papierosy, jak ktoś pił, to można, nie wiem, wódkę, tequilę, mezcal też umieścić. Zawsze pojawia się tam też element wody, czyli oni muszą, jak przychodzą, to muszą mieć coś do picia, coś do jedzenia, stąd też owoce. No i też inne elementy dekoracji, takie typowo właśnie meksykańskie. Wow, quedó hermoso. Casi. A tak prawie, prawie skończony ołtarz w naszej pracy na Dzień Zmarłych. Zapomniałam dodać, że bardzo ważne, żeby na ołtarzu znalazły się przedstawienia czterech żywiołów, czyli powietrza, to akurat jest ten papel picado, czyli ten papier, ziemi, czyli owoce, ogień, oczywiście świece i woda w postaci no, wody albo innych napojów. Najczęściej wypełniają właśnie wodą jakieś dzbanki albo szklanki. W tych kubeczkach będzie woda dla zmarłych. Są też dla nich owoce, słodycze. To jest pan de muertos, czyli chlebek właśnie szykowane na Święto Zmarłych specjalnie. I tutaj widać, jest taka kostka, dwie kostki. To ma swoją specjalną symbolikę. De la tierra crece como el elote. Jest de azúcar. Sí, es de azúcar. Też jest z cukru. I ma calaverita. A calaverita to jest krótka rymowanka właśnie o tematyce na Dzień Zmarłych, często zadedykowana dla jakiejś konkretnej osoby. Na ołtarzu też nie może zabraknąć kadzidła. Tutaj akurat takie może bardziej współczesne, ale normalnie kadzidło jest w formie takich kawałków po prostu tej żywicy i on podobno orientuje zmarłych i wskazuje im drogę, żeby akurat tutaj przyszli, a nie gdzie indziej.
Papel picado, czyli papier wycinany, też jest bardzo popularny tutaj, wszędzie się pojawia w Meksyku i tutaj akurat właśnie z Katriną. Más arriba. A tutaj kolejny zwyczaj to robienie dla wszystkich pracowników torebek z cukierkami. Każdy losuje, co ma kupić. Kupuje jakąś konkretną paczkę, a później się miesza to wszystko i każdy dostaje taką mieszankę. W dzisiejszej migawce o przygotowaniu do Dnia Zmarłych w pracy to wszystko. Przygotowania trwają. Tutaj już nawet zdjęcie Jose Jose, czyli słynnego śpiewaka, który zmarł w tym roku. Także no, widzę, że ołtarz zadedykowany dla niego. Ciekawe, czy jakieś inne zdjęcia się jeszcze pojawią. Na razie tyle. Będę informować o innych przygotowaniach i mam nadzieję, że migawka z samego Dnia Zmarłych też będzie. Pa, pa!